Hejka, dzisiaj Wam pokażę nowy wzór. To jest wzór w takie muszelki, które skręcają. Zrobiłam je tak, na polskiej Ariadnie, na tym cienkim, na tej cienkiej nici do robienia serwetek. To jest zrobione na turecki aran, czyli akryl. Turecki akryl. A to jest sidar, brytyjska 100% bawełna. Ona jest taka fajna, bo się ładnie układa. A pokażę Wam, jak to się robi na niebieskiej wełnie południowoamerykańskiej, ale pochodzi z Danii. Nazywa się Lima. Tutaj polecają szydełko numer 5. Ja mam szydełko numer 3. Jakoś tak mi jest wygodnie na tym. No, 100% wełna, 100 gram. Nie, 50 gram, przepraszam. Z Danii, ale z południowej Ameryki. No cóż, będziemy robić. Wzór jest wielokrotnością liczby 8. Co to znaczy? W zależności od tego, jak długi chcecie, żeby był, czy to szal, czy bok szalu, czy ten bok, cała długość, trzeba zrobić sobie wielokrotność numeru 8. Ja tutaj zrobiłam sobie 16, żebym tak prosto Wam pokazać. Pokażę też Wam, jak robić te boki, bo to często jest problem. Ok, czyli tak, robiliśmy dwa razy po 8 i dodatkowe dwa oczka. Raz i dwa. Następnie w to, które właśnie zrobiliśmy przed tym ostatnim, wbijemy się i zrobimy sobie oczko zamykające. Oczko zamykające. I zamkniemy. Następnie robimy 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu odliczamy sobie raz, dwa, trzy i w czwarty wbijamy się także oczkiem zamykającym. Wyszło nam coś takiego. Następnie 3 oczka do góry. Raz, dwa, trzy. I w to samo oczko tutaj poniżej robimy dodatkowe dwa pojedynczo nawijane słupki. Raz, dwa. I teraz wychodzi już coś takiego. Następnie odliczamy sobie tutaj na tym. Raz, dwa, trzy, czwarty. I wbijamy się oczkiem zamykającym, stwarzając takie wrażenie, że ta nasza mała muszelka chyli nam się na lewą stronę. Co następnie robimy? Następnie robimy 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu znowu raz, dwa, trzy i w czwarty zawieszamy się. W czwarty zawieszamy się zamykającym oczkiem. Oczkiem zamykającym. Ja tak proszę, żeby lepiej było widać. Oczkiem zamykającym. I tutaj znowu to samo robimy. Raz, dwa, trzy oczka nawijamy i jeszcze dwa słupki. I jeszcze dwa słupki, które razem trzy odliczymy. Raz, dwa, trzy w czwarte. Zawiesimy tutaj oczkiem zamykającym, skręcając naszą robótkę trochę w lewo. Ponownie. Raz, dwa, trzy, cztery. Odliczamy raz, dwa, trzy, cztery. Ten czwarty wbijamy się oczkiem zamykającym i robimy następną muszelkę. Raz, dwa, trzy w górę. Nawijamy i jeszcze dwa. I jeszcze dwa. Słupki. Dobrze. Teraz w ten drugi tutaj, jeden omijamy, robimy oczko zamykające, ścisłe, tak? Następnie nawijamy i w ostatnie oczko robimy słupek. Słupek. Tak? A następnie raz, dwa, trzy. W górę i odwracamy. Teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka i wbijamy się od razu tutaj w ten grzbiet,
który powstał. To były te trzy oczka, a następnie te dwa słupki, tak? Czyli teraz robimy tak. A nie, nie nawijamy. Robimy tutaj pod to jeden. Raz, dwa, trzy. Następnie tu też dwa. Następnie tu też dwa słupki. Następnie po tych trzech oczkach. Teraz już będzie łatwiej. Znowu wbijamy się pod ten łańcuszek z czterech z poprzedniego rzędu. Robimy oczko zamykające i robimy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery oczka, które zawieszamy znowu na grzbiecie następnej muszelki. I znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu znowu dwa słupki jeszcze na tym boku. Następnie zawieszamy się na tej łańcuszku z czterech. Robimy raz, dwa, trzy, cztery. I znowu to samo w grzbiet. Tak? I teraz raz, dwa, trzy. I znowu nawijamy tu. Raz i dwa. I teraz co robimy? Teraz zawieszamy to na naszym ostatnim tutaj. Wyszło nam coś takiego. Znowu dwa oczko łańcuszka, nawijamy i wbijamy się tutaj słupkiem. Pojedynczy nawijany słupek. Tak? I w tej chwili już nam wyszła taka jakby tutaj kokarda. I to jest właśnie znak, że robimy wszystko dobrze. Następnie robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Odwracamy. I od razu przechodzimy tutaj na ten następny grzbiet. I robimy naszą, to już wiecie, że tu będzie, to się nic nie zmieni w tym. Tu będą te małe muszelki. Takie jakby połówki muszelek, czy może płatki kwiatów. Zawieszamy znowu na tej, na tym łańcuszku z czterech. Zrobimy nasze następne 4, 3, 4 i znowu zawieszamy na grzbiecie tej muszelki czy płatka. Raz, dwa, trzy, nawijamy i tu znowu pod spodem dwa słupki. Tak? W tej chwili już to wygląda tak. I znowu zawieszamy na tej znowu łańcuszku z czterech i robimy swój łańcuszek następny. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz znowu zawieszamy tu. Znowu. Raz, dwa, trzy. I tak jak poprzednio dwa oczka łańcuszka. Teraz idziemy tu. Zawieszamy. I tu musimy stworzyć naszą kokardkę, czyli dwa oczka łańcuszka, nawijamy i robimy słupek tutaj w ten ostatni oczko z poprzedniego rzędu. Widać? I tu nam wyszła taka jakby kokarda, tak? Jak już widzisz kokardę pod spodem, to musisz nakręcić cztery. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka robić i od razu, ponieważ tu już są kokardki, dwie przechodzisz tu, na grzbiet i robisz raz, dwa, trzy oczka, nawijasz i dalej już tak jak wcześniej, tak? I znowu zawieszamy się tym z czterech, znowu robimy swoje następne cztery, raz, dwa, trzy, cztery, znowu, a nie, nie, tutaj trzeba uważać, żeby nie z rozpędu, żeby, trzeba uważać, żeby z rozpędu, ja zaraz wam pokażę, żeby z rozpędu nie zrobić tutaj, a czasami pomyślimy, a zamiast robić tutaj te trzy, dlaczego ja nie zrobię sobie tutaj od razu, powiedzmy, trzech słupków. Proszę tego nie robić, tylko proszę patrzeć. I jak zrobisz sobie na przykład raz, dwa, to już po dwóch widać, że ten wzór to jakoś się nie robi, bo muszelki przestały się skręcać. I ten...
ten, jak to się mówi, łańcuszek z czterech jest, w ogóle nie pasuje. Także pamiętamy, bo ja się parę razy pomyliłam. Tak, bez żadnego nawijania. I teraz budujemy ten listek. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa. Zawieszamy na naszej czwóreczce. Następna czwórka. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu to samo w grzbiet. Zamykamy. Raz, dwa, trzy do góry. Nawijamy. I tutaj dwa słupki, które, ponieważ tu mamy prostą linię, a musimy sobie zrobić kokardeczkę, wbijamy, to zrobiliśmy, zawieszamy się tutaj. Następnie robimy raz, dwa oczka łańcuszka, nawijamy i tu w ten ostatni rząd robimy kokardę. Skoro widać kokardę, robimy raz, dwa, trzy, cztery, przewijamy i od razu wbijamy się w listek, muszelkę i robimy nasz raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, a następnie zaczepiamy na naszych czterech. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. Wzór jest prosty. Robi się go bardzo fajnie, a po skończeniu ten dół też się nam fajnie układa. Bo jak będzie większa ta robótka, to zauważycie, że tu, że właśnie to jest fajne na szale i na takiej różne, bo nie ma po prostu takiego prostego początku, gdzie to wygląda tak, że trzeba tam coś naprawić. Nie, to jest po prostu jest dobre. I powiem wam, że na tej wełence robi mi się najlepiej. Z tych wszystkich, z tego wszystkiego akrylu, bawełny, polskiej bawełny, to z tego właśnie, z tej wełny robi się najlepiej. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym projekcie.